dzisiejszej sesji. W takim wypadku witam serdecznie Panie Radnych i Panów Radnych na 32. sesji Rady Dzielnicy 18 Nowaku Paszku tej kadencji, zwołanej na poniedziałek 20 maja 2013 roku na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy na osiedlu Centrum nr 6. Proszę Państwa, otwieram 32. sesję Rady Dzielnicy 18 Nowaku Miasta Krakowa. Chciałbym w tym momencie oddać głos Panu Radnemu z Dzielnicy Trzeciej, Panu Tuchowi, z celem przedstawienia jego propozycji, którą przedstawię we wszystkich radach dzielnic. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Łukasz Pantuch, Radny Trzeciej Dzielnicy. Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu, że zgodził się, żebym Państwu przedstawił na początku tą propozycję. Niech Pan zgodnie na to, że będzie się również sesja w dzielnicy 11. Zaraz przedstawię Państwu tą propozycję. Udaje się do dzielnicy 11, żeby tam również przedstawić. Stąd też bardzo jeszcze raz mówię przewodniczącą, że zgodził się, żeby na samym początku przedstawić tą ideę. Prezentacja będzie bardzo krótka, dwuminutowa. Do Państwa skrzynek wrzuciłem informacje dla tych osób, które chcą więcej informacji, plus dodatkowy formularz zgłoszeniowy. Stowarzyszenie Krakowskich Radnych Dzielnicowych. O co chodzi w tej organizacji? Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą, często nietraktowaną należytą uwagą przez instytucje miejskie. Chodzi o to, żeby się zorganizować. O to, żeby stworzyć forum do wymiany myśli. Żeby jeden radny dzielnicowy w połączeniu z innymi radnymi mógł stworzyć siłę, która może zmienić to miasto. Celem organizacji jest być, organizacja jest ponadpartyjna. W tej organizacji mogą brać udział osoby, które należą do partii politycznych, ale również, które są osobami niezależnymi. Kolegialność to jest jedna z cech, która będzie tą organizację cechowała. Wszystkie decyzje będą podejmowane wspólnie podczas tajnego głosowania. Jakiekolwiek uchwały, które podejmiemy, będą właśnie w tym trybie, po to, żeby odseparować nasze działanie jako stowarzyszenia od bieżącej polityki dzielnicowej. Jakie są proponowane tematy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 3 czerwca? Sołectwa. Rada Miasta Krakowa przegłosowała możliwość stworzenia sołectw. Dobrze byłoby też, żeby dzielnice mogły się wypowiedzieć w tej sprawie, czy chcemy tych sołectw, czy ich nie chcemy. Druga kwestia przykładowa, wybory do rad dzielnic. Czy powinny się odbywać wspólnie z wyborami samorządowymi, czy powinny być w osobnym terminie, a może na przykład powinny być połączone z wyborami prezydenckimi, przełożone na rok 2015 i żeby kadencja rad dzielnic trwała 5 lat. Też ma to na celu odseparowanie dzielnic od bieżącej polityki. Tematów jest mnóstwo. Każdy radny będzie mógł zgłosić własną propozycję, jeżeli przekona kolegów i koleżanki ze stowarzyszenia, będziemy podejmować uchwały. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 czerwca. Na tym formularzu, który Państwu rzucił do skrzynek, jest mój numer telefonu, e-mail. Planujemy się spotykać. Pierwsze spotkanie międzyorganizacyjne. Później, jeżeli zgodę wyrazi przewodniczący Bogusław Kośmider, chcielibyśmy się spotykać w sali Wiespiańskiego, czyli w głównej sali Rady Miasta Krakowa, dlatego że będzie nas dużo osób. Już w tym momencie mamy 20 osób chętnych, 100%. Żeby powołać stowarzyszenie, potrzebne jest 15, więc stowarzyszenie na pewno powstanie. Myślę, że będzie nas dużo. Nie wiem ile, ale na pewno będzie to mocny głos dzielnic. Także zachęcam Państwa do zapisywania się już nawet w tym momencie, dlatego że zapisując się teraz, mogą Państwo brać udział w tworzeniu statutu i statutowego zarządu. Można się zapisać później oczywiście, nie ma problemu, ale wtedy przychodzicie w cudzysłowie na gotowe. Więcej informacji jest w skrytce, także już nie zabieram więcej czasu. Jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu za możliwość zabrania głosu i pędzę do dzielnicy 11. Dziękuję bardzo. Uzupełnienie, jeżeli ktoś z Państwa by się zechciał zapisać do tego stowarzyszenia, to formularze związane z tym zapisywaniem się do tego stowarzyszenia można zostawić u Pani dyrektor biura i Pan Radny będzie chciał sobie je odebrać. Dziękuję. W kwestii uzupełnienia to, co żeśmy rozmawiali wcześniej przed sesją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest tutaj wśród nas również Pani Dyrektor Dorota Ślęczek z Gimnazjum Dziewięćdziesiąt Kościelniki. Jeżeli Państwo Radni jeszcze zgodzicie się na wysłuchanie Pani Dyrektor, to rozumiem, że nie będziemy tutaj trzymać Pani Dyrektor przez całą naszą sesję. Ja prosiłbym o taką wyrozumiałość z Państwa strony. Bardzo proszę Pani Dyrektor o zabranie głosu. Proszę Państwa, jest taki ogromny problem, który się dzieje z naszym budynkiem szkoły. Otóż jest prawda plan, według którego co roku jest coś wykonywane, robi się i jest to bardzo dużo. Niestety ostatnio tak się przytrafiło, że była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i dała nam ogromne zalecenia, które w terminie
takim nierealnym, że nawet szkoda mówić, bo termin wykonania był 30 kwiecień, 30 maj, 30 czerwiec. A ja tutaj załączyłam protokół, prawda, odnośnie tego, jakie były zalecenia. Ja tylko przeczytam takie najważniejsze. Z najważniejszych to było usunięcie uszkodzeń elewacji budynku od strony dojazdowej do parkingu. To było wykonane na 30 kwietnia. Okazało się, że nie da się tak łatwo usunąć uszkodzeń elewacji, dlatego że w tym momencie okazuje się, że cały fundament szkoły jest do naprawy. I okazuje się, że zamiast cementu, który powinien wiązać zaprawę w fundamencie, jest piasek, budynek się usuwa. No i grozi to po prostu zamknięcie szkoły w tym momencie. Także tutaj przy pierwszych rozmowach, prawda, z ZEO, z Zespołem Ekonomiki Oświaty, który był u nas, no powiedziano, że można zrobić tylko doraźnie pewne rzeczy, bo koszty naprawy fundamentu będą dość duże. No a prosiłabym, jeżeli można, o wsparcie tutaj z tej strony, bo jest to szkoła na peryferii i w tym momencie zamknięcie tej szkoły wiąże się z tym, że dzieci naprawdę mają bardzo daleką odległość, żeby chodzić do innej szkoły. Prócz tego zaleceniem było odnowienie powierzchni plaży zabaw przed wejściem głównym do budynku szkoły, to termin dano na 30 czerwca. Odnowienie powierzchni parkingu na terenie szkoły do 30 maja termin. Odnowienie zniszczonej posadzki też do 30 maja. Uzupełnienie ubytku powierzchni podłogi do 30 maja. Usunięcie pęknięć podłogi przed wejściem głównym do 30 maja. I uzupełnienie braku oświetlenia. No tam po prostu oświetlenie też się nadaje do wymiany, bo jest to stary typ świetlówek. I tak naprawdę to jest to ogromna inwestycja. I prace co roku są wykonywane, co roku coś się robi w szkole, niestety nie da się zrobić na raz wszystkiego. Państwo o tym doskonale wiecie. Natomiast no, najbardziej leży, prawda, tutaj mi na sercu ten fundament budynku, no pogrozi to naprawdę zamknięciem szkoły i w tym momencie dzieci nie mają się gdzie uczyć, a jeżeli, prawda, nie zamknie się budynku, a coś się stanie, to ja jestem osobą odpowiedzialną zarówno za życie nie tylko dzieci, ale wszystkich osób przebywających na terenie szkoły. Ja tak w skrócie. Dziękuję bardzo. Ja tylko w uzupełnieniu, proszę Państwa, w tym roku przeznaczyliśmy na gimnazjum 52-60 tysięcy złotych, które są przeznaczone przede wszystkim na prace związane z poprawą stanu fundamentów. Pierwszy kosztorys, który został przygotowany wraz z ekspertyzą, mówi, że pierwszy etap zabezpieczenia będzie kosztował 42 tysiące złotych według kosztorysu inwestorskiego. Czekamy na kolejne kosztorysy i tak naprawdę zobaczymy, jaki będzie koszt całościowy tejże inwestycji, ale tutaj w tym elemencie, który jest związany z zabezpieczeniem budynku pod względem stanu technicznego takiego, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, no są przekazane środki finansowe. Oczywiście one są niewystarczające, ale na dzisiaj z budżetu Rady Dzielnicy tyle mogliśmy tych środków przekazać. Ja czekam w dalszym ciągu na ekspertyzy, które do nas wpłyną i zobaczymy, co wtedy będzie można dalej w tym temacie zrobić. ZEO jest tutaj z nami w kontakcie z panem Mariuszem Głowym, więc też będziemy czekali na te informacje. Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze może dołączyła dwa zdania, że tam jeszcze jest taki problem, że jest to teren podmokły i wszystkie wody gruntowe schodzą pod te fundamenty. I czeka nas odwodnienie terenu wokół szkoły i cała inwestycja to jest 230 tysięcy, co jest nierealne, żeby zrobić to w ciągu jednego roku. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Tak. Może się okazać, że po przetargu będzie to troszkę taniej, ale roboty zazwyczaj ziemne są drogimi pracami. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu radnym za zrozumiałość i za wysłuchanie pani dyrektor.